Dzień dobry państwu. Dzisiejszą audycją rozpoczynamy cykl programów historycznych w telewizji w Polsce.pl pod tytułem W sieci historii. Będą w nich wypowiadać się nie tylko historycy, ale może nawet przede wszystkim autorzy najciekawszych tekstów tego dodatku historycznego do tygodnika sieci, dodajmy dodatku najbardziej poczytnego. Dzisiejszą audycję rozpoczniemy rozmową o rezydencjach sławnego rodu Radziwiłłów i skupimy się na rezydencji berlińskiej, albowiem ona jest oprócz nieświeża i łyki tych gniazd rodu Radziwiłłów taką najmniej znaną rezydencją ze wszystkich, aczkolwiek niesłusznie, albowiem był to całkiem przyzwoity pałac, w którym spotykały się wówczas najznakomitsze osoby ówczesnego Królestwa Prus. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Małgorzata Żaryn, historyk Muzeum Polski, a także redaktor i publicystka magazynu Sieci Historii, prywatnie żona pana senatora Rzeczpospolitej Jana Żyryna, naczelnego Sieci Historii, oraz pan Jarosław Kosakowski, historyk sztuki, autor poczytnej rubryki Ziemiaństwo w Polsce, no a także autor artykułu, o którym będziemy dzisiaj mówić, tematu, który będziemy dziś poruszać, Pałac w Berlinie, majątki w Wielkopolsce. Ja nazywam się Andrzej Potocki i postaram się poprowadzić tę rozmowę. Pański tekst nawiązuje do ekspozycji w jednej z rezydencji Radziwiłłów, mianowicie w Nieborowie, w której prezentowane były pamiątki z przeszłości lat 796-1945, tak zwanej berlińskiej linii rodu Radziwiłłów. Zdobiły one niegdyś rezydencje w Berlinie, Antoninie, Ciszycy, a także te dwie najpotężniejsze w Nieświeżu i Ołyce. Pytanie zasadnicze, skąd w ogóle wzięli się Radziwiłłowie w Berlinie w tak okazałym pałacu? Przede wszystkim pan redaktor użył słowa jest ten pałac, niestety go już nie ma. Po 45 roku został rozebrany, mimo że tam była kwatera hitlerowska, to potem został zniszczony i rozebrany, nie ma śladu po nim. Ale wracając do pana pytania, no Radziwiłłowie to była arystokracja kosmopolityczna, międzynarodowa, więc oni mieli... Jak każda arystokracja. No, zamojscy troszeczkę bardziej byli z Polską związani, ale Radziwiłłowie rzeczywiście mieli te mariaże zagraniczne i zaczęło się od, jak zwykle, małżeństwa Hieronima Radziwiłła z Luizą Hohenzollern, którego potomkiem był Antoni Radziwiłł, który potem był właścicielem tego słynnego pałacyku w Antoninie, ale który rezydował właśnie w tym pałacu, który się nazywał Palais de Radziwiłł w Berlinie, gdzie rzeczywiście gromadziła się cała elita intelektualna Europy, ale i również i polscy emigranci, którzy tam zabierali głos w tych trudnych bardzo czasach germanizacji i Kulturenkampfu. Dodajmy, ale, że ten mariaż, dodajmy jeszcze tylko wtrącę, że mariaż Antoniego Henryka z księżniczką pruską to była bardzo poważna partia, albowiem ona była bratanicą króla Fryderyka Wilhelma II, bardzo blisko spokrewniona z ówczesnym rodem panującym Hohenzollernów, a jak wiadomo, ród Hohenzollernów był jednym z czterech największych rodów w Niemczech. No właśnie, bo tu jeszcze trzeba by może się trochę cofnąć, bo pierwszą jakby Radziwiłłówną, która miała kontakty z rodem Hohenzollernów dość bliskie, mianowicie została wydana za mąż, to była córka niesławnej pamięci, niestety, Bogusława Radziwiłła, jedyna spadkobierca
spadkobierczyni jego ogromnego majątku i jakby również kandydatka po śmierci swojego pierwszego męża na żonę syna Jana III Sobieskiego Jakuba. I to był wielki skandal, który wtedy wyniknął, bo nawet Jakub został z tąże Ludwiką Karoliną zaręczony, ale ona potajemnie wybrała rodaka swojego męża, czyli kolejnego Prusaka, i wyszła po cichutku za mąż za niego, co się wiązało z ogromnym skandalem, no do tego stopnia, że Sejm próbował na wniosek jakby jeszcze żyjącego wówczas Jana III Sobieskiego majątek Radziwiłłów jakby, no trudno powiedzieć, przejąć, znacjonalizować, no pozbawić ich, to się nie udało. Ten majątek potem właśnie, ta linia berlińska w długim trwaniu odziedziczyła, natomiast tu trzeba pamiętać, że te początki no, były trochę wcześniej niż nasz bohater. Ach, ty Radziwiłłówny. A wracając jeszcze do rezydencji berlińskiej, może powiedziałbym wam kilka słów na temat, co to był za budynek w ogóle, bo to był dość okazały pałac i z dość ciekawą później historią, kiedy nabyli go Radziwiłłowie. No, kupił go Hieronim Radziwiłł dla swojego syna Antoniego. I to była barokowa rezydencja, rzeczywiście niezwykle efektowna, z kutą żelazną bramą, która prowadziła na ten dziedziniec z herbami Radziwiłłów i z mansardowym dachem, z portykiem takim imponującym. Ale u Radziwiłłów była właściwie tylko 100 lat. Potem mieszkał w niej Bismarck, potem kancelaria Rzeszy. To było ciekawe właśnie, że przejął, bo Radziwiłłowie sprzedali to rządowi Rzeszy. Tak. I następnym lokatorem tego pałacu był nie kto inny, tylko Bismarck. Żelazny kanclerz Otto von Bismarck. Tak jest. A potem w latach 30. przejęło budynek NSDAP i była to rezydencja poniekąd również Hitlera. Samego Adolfa Hitlera. No ale tu już były czasy, kiedy Radziwiłłowie berlińscy wrócili, ta odnoga berlińska wróciła z powrotem do Polski, do swojego gniazda rodowego Nieświerz. I teraz jest pytanie, gdzie lepiej się Radziwiłłowie czuli? Czy na tych salonach europejskich typu Berlin, bo przecież jak wiadomo, ten Antoni, właśnie nabywca tego pałacu rzeczonego, o którym mówimy, był również politykiem pruskim, co prawda dużo lepiej sobie radził w muzyce niż w polityce. On był namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Ale trudno go nazwać pruskim politykiem, to jest bardziej skomplikowana historia, bo proszę pamiętać o tym, że ten czas mieszkania właśnie tego pierwszego pokolenia Radziwiłł w Berlinie, to był czas, kiedy ważyły się losy Polski po trzecim rozbiorze, a w gruncie rzeczy przed Napoleonem, czyli przed Księstwem Warszawskim, przed jakby podziałem ostatecznym ziem polskich między trzech zaborców. Więc to jeszcze jest ten moment i Antoni Henryk ma podobny pomysł jak książę Adam Jerzy Czartoryski. Tylko że on ma pomysł w stosunku do... Czy on nie był przypadkiem wychowankiem Czartoryskiego? No, mieli kontakty ze sobą. Kiedyś. Tak. Natomiast on ma dokładnie taki sam pomysł, żeby... Zresztą to jest wtedy ta jakby orientacja pruska, która się rodzi, ona bardzo szybko okazuje się zupełnie niesłuszna. Natomiast on razem ze swoimi współpracownikami, on myślał o Antonim Henryku, przygotował taki memoriał dla króla pruskiego, który to król pruski miałby stanąć na czele stronnictwa polsko-pruskiego i miałby jakby wskrzesić państwo polskie pod swoim protektoratem. I to jest 1806 rok, czyli właściwie dokładnie w tym samym czasie, kiedy książę Adam Jerzy Czartoryski przygotowuje dokładnie to samo dla cara Aleksandra I. Więc trzeba pamiętać o tym, że jednak on politykiem był, może i miał jakieś wizje, może niezbyt takim, że tak powiem, efektywnym, bo nic z tego nie wyszło. Był później, jak pan redaktor powiedział, namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czyli takiej efemerydy, która niedługo trwała z autonomią przez pewien czas do czasu powstania
Stycznia listopadowego, no ale nie potrafił jednak za życia swego uchronić tych Polaków przed narastającą germanizacją. Tym bardziej, że stosunek do Radziwiłłów, który na początku na dworze Hohenzollernów był bardzo taki życzliwy i oni nie byli od tego, tak, potem osłabł i znowu mamy do czynienia z historią romansową. Ale tu dodajmy, że równolegle ordynacja Radziwiłłów w Nieświeżu, czyli na terenie już zaboru rosyjskiego, jej przedstawiciel, książę Dominik Radziwiłł, przyjął absolutnie inną opcję polityczną niż Adam Czartoryski i rzeczony Antoni Radziwiłł. Dominik Radziwiłł wstąpił do armii napoleońskiej, służył w jego gwardii cesarskiej w słynnym pułku Szwoleżerów, a nawet oddał życie w bitwie pod Hanau w stopniu majora, kiedy torował drogę Napoleonowi do Paryża po bitwie pod Lipskiem, a zdradzieccy Bawarzy zastąpili mu drodze, co historycy nazwali słynną bitwę pod Hanau kopnięciem osła. No ale niestety właśnie oddał w niej życie Dominik Radziwiłł, który choć był bardzo blisko spokrewniony z Antonim, reprezentował totalnie przeciwny. No ale może to było jakimś plusem w tamtych czasach, że nasze ówczesne elity obstawiały wszystkie strony konfliktu. No bardzo słusznie. Właśnie, zawsze rodzina jakoś z tego wejdzie cało. Oczywiście, tak, prawda? To długie lata. A i Polska mogła skorzystać. No, ale na razie to skorzystał, przepraszam, tylko jeszcze jedno zdanie, skorzystał niestety Antoni Henryk, dlatego, że po majątek w zaborze rosyjskim, który był po tych właśnie przygodach Dominika Radziwiłła, został skonfiskowany i później... Co prawda czasowo, potem został zrzucony. Później właśnie ta ordynacja została przejęta przez Antoniego i ta Henryka. Słynna ordynacja nieświecka ocalała do dziś, a przed wojną, przed drugą wojną światową, czyli po pierwszej wojnie światowej, trafiła znowu w ręce rodu, znaczy nawet wcześniej jeszcze w ręce rodu Radziwiłłów i to było gniazdo, gniazdo rodowe. Może jeszcze powiedzmy kilka słów o tej rezydencji w Nieświeżu, bo to była ta centrala tego rodu. No, to była imponująca rezydencja, jak Cat Mackiewicz, który gloryfikował Radziwiłłów i we wszystkich książkach ich wychwalał, powiedział, że czegoś takiego na świecie nie widział, że jak tam wszedł, to przemawiały do niego duchy przodków. I rzeczywiście, podobno do samej wojny... 102 trumny w tamtejszym kościele Radziwiłłów do dziś stoją. No, około 300-400 sarkofagów jest. Bo to już razem z tymi pomniejszymi Radziwiłłami. Bo to jest 17 pokoleń, to trzeba pamiętać, że to od początku. Jak to potężny ród był. Tak. To chyba naród. Chyba już naród, prawda? To już naród. Ale to zresztą Janusz Radziwiłł, znowu niesławnej pamięci, niestety ten z Potopu Szwedzkiego, pisał do swojego brata Krzysztofa z taką nostalgią, że niestety my tu mamy właśnie, jesteśmy potężnym rodem i prawie że narodem, ale nie mamy nawet własnego języka, w jakim moglibyśmy jakby ze sobą rozmawiać. I musimy pisać albo po polsku, albo po łacinie, albo po francusku. No, w tej chwili taką legendą jest te słynne figury złotych, ze złota apostołów, które zostały gdzieś ponoć ukryte na terenie Nieświeża. Do tej pory nikt ich nie znalazł, także chętnych do poszukiwania zapraszamy już na teren Białorusi. Natomiast, jako ciekawostkę, można powiedzieć, że rząd białoruski honorował to miejsce, przejmując się w zasadzie jego dziedzictwo po nim, i odbudowa pałacu sięgnęła około 55 milionów dolarów, które rząd białoruski lekko ręką wyłożył i teraz może się tęże rezydencją szczycić. No niestety musimy tutaj postawić powoli kropkę. Nasz program dobiega końca. I teraz jeszcze tylko na zakończenie krótką państwa ocenę rodu Radziwiłłów w dwóch, trzech słowach i jego miejsce w historii Polski. Miejsce w historii Polski jest niekwestionowane i ogromne, bo w zasadzie przedstawicieli tego rodu można znaleźć we wszystkich jakby ważnych wydarzeniach, począwszy od roku 1401, kiedy zostali gdzieś tam wzmianka o nich, no do dziś w zasadzie. No ostatnim przedstawicielem słynnym rodu Radziwiłłów jest senator Konstanty Radziwiłł, prawda? No to były minister. Tak jest, były minister, więc patrząc od dziś to możemy ich znaleźć i w Konfederacji Barskiej i, że tak
tak powiem, w trzecim rozbiorze jako tych zdrajców. No w zasadzie... No właśnie, były też i pozytywni. Jak najbardziej. Wiele pozytywnych postaci było w tym, no, w tym rodzie. Szalenie dzielny był i... ten przyjaciel Piłsudskiego. Który też najpierw, zresztą, tak. Najpierw był carskim oficerem, potem zdaje się niemieckim prawie, a potem zginął w czasie wojny polsko-bolszewickiej. I nagle odkrył swoją tożsamość. To też takie, prawda, niesamowite. Miejmy nadzieję, że więcej plusów było dla historii Polski w tej rodzinie, aniżeli minusów. Na pewno, ale minusy zawsze są bardziej widoczne. To stąd tak jest. Tą konstatacją chcieliśmy skończyć program. Dziękuję państwu. Dziękuję moim gościom. Dziękujemy. I do zobaczenia w następnym odcinku.